Stężycy 2017 to już historia. W ostatni weekend na wyspie Wisła i stadionie imienia Frąckiewicza bawiły się tłumy mieszkańców gminy i nie tylko. Dwudniowa impreza upłynęła pod znakiem rywalizacji sportowej i dobrej muzyki. W sobotę rozegrano turnieje piłki nożnej, siatkówki i plażówki, a wieczorem wystąpiła główna gwiazda Dni Stężycy, czyli zespół Piękni i Młodzi. Fani zespołu Po Brzegi wypełnili amfiteatr wyspy Wisła. Po koncercie wiele osób liczyło na autografy i spotkanie z zespołem, jednak ten, intensywnie promując nową płytę, musiał szybko wyjechać, bo w sobotnią noc miał jeszcze dwa występy. Na nowo chcę tulić, śmiać się, płakać, nić. Tak z tobą chcę za ile te pytań złe poprowadź własną drogą. Chcę czytać obraz myśli twe. Wydaliście w czerwcu drugą swoją płytę, Tak już bez Ciebie, tak się nazywa. No i teraz wakacje, to pewnie gorący okres promowania tej płyty i trasy koncertowej. Słyszeliśmy, że jeszcze przed Wami dzisiaj dwa koncerty, o drugiej podobno nawet. Tak, dokładnie, my właśnie tak żyjemy na trochę wysokich obrotach. Tutaj też przyjechaliśmy już z koncertu, który graliśmy wcześniej, więc jakby ciągle na szybkiego. Jeżeli chodzi o płytę, to tak dokładnie bardzo byśmy chcieli je promować i właśnie gdzieś stanąć, żeby je podpisać i tak dalej, tylko niestety po prostu czas nas cały czas goni. No, ten okres wakacyjny jest bardzo gorący, ale mam nadzieję, że będzie się sprzedawała dobrze w Empiku. Była już na liście bestsellerów, także to nas ogromnie cieszy. Trzymamy kciuki bardzo mocno za to, żeby może dostała jakąś taką przynajmniej złotą płytę, byśmy byli bardzo szczęśliwi. No i cóż, pozdrawiam Stężycę bardzo gorąco. Publiczność była fantastyczna, cudowna, aż żałuję, że po prostu musimy jechać dalej i nie możemy spędzić z nimi czasu. Przepraszamy za to, ale dziękujemy, że byliście, daliście ogromnego czadu, wielkie buziaki od całego zespołu. Dziękuję. Na koncercie Pięknych i Młodych sobotnia zabawa nie kończyła się, bo do późnych godzin nocnych trwała dyskoteka na stadionie. W niedzielę również bawiono się na stadionie, gdzie wystąpili lokalni wykonawcy, między innymi zespół Audio. Klawiszowiec Robert. Tomek, gitara. Paweł, perkusja. Szymon, bas. Wy jaki ogólnie macie repertuar? Bo tak widzimy, że tutaj dosyć taka rozrywkowa muzyka. Oczywiście, dosyć rozrywkowa. Staramy się grać cały przekrój muzyczny, począwszy od lat 60. do współczesnego disco. Piosenki włoskie, angielskie. No i to się podoba, jak widać. To się podoba. Zespół cieszy się dużym zainteresowaniem. My się z tego również cieszymy. Oby tak dalej. Macie jakieś takie swoje własne inspiracje muzyczne, jakieś ulubione zespoły? Z jakiej to by było, powiedzmy, dziedziny tutaj muzycznej? Czy bardziej rock, bardziej pop? No ja osobiście inspiruję się Metallicą i Sepulturą. Koledzy może troszeczkę inaczej. Może Paweł się wypowie. Oczywiście, ja bardzo lubię muzykę elektroniczną, rockową. Także dance też również. Takie łączone style, jak widać, no właśnie. Macie swój jakiś taki największy przebój, czy to jest tak, że wy ograniczacie się do grania coverów? Nie, nie ograniczamy się do grania coverów. W zeszłym roku na jesieni wypuściliśmy swój pierwszy autorski utwór pod tytułem Tylko Ty. Oczywiście został nagrany do niego teledysk. W tym momencie do końca sierpnia zostanie wypuszczona kolejna piosenka, Ta Dziewczyna, więc zapraszamy do śledzenia naszego fanpage'a na Facebooku Zespół Audio. Z dwóch dni zabawy integrującej lokalną społeczność zadowolone są władze gminy Stężyca. Jestem tutaj dumny i pod wrażeniem, że społeczeństwo docenia to, co tutaj staramy się robić dla nich, czyli te imprezy. Zresztą Dni Stężycy w tym roku są obchodzone po raz 40 i to ładnie się wpisuje, bo w tym roku również jest 70-lecie klubu sportowego LKS Mazowsze i 40-lecie Towarzystwa Przyjaciół Stężycy. To jest organizacja pożytku publicznego, która jest jednocześnie współorganizatorem tych uroczystości. Tutaj mamy takie doświadczenia, że ludzie z całego świata przyjeżdżają na te Dni Stężycy, bo nawet są w tym roku i z Australii, z Holandii, z Niemiec, no tu z Europy to jest normalne, ale tak ludzie wiedzą, bo to jest ostatni weekend lipca, impreza cykliczna i to ściąga tutaj i mieszkańców, byłych mieszkańców, a także i społeczeństwo z okolicznych miejscowości. Dni Stężycy zakończył w niedzielny wieczór występ zespołu The Postman, wcielającego się w wielką czwórkę The Beatles.
Przy muzyce angielskiego zespołu wszechczasów bawili się i młodsi, i starsi mieszkańcy.